Jakaś rybka znowu siedzi. Trochę zajęło mi założenie tej transmisji na YouTubie kolejnej. Ryby biorą ciągle. Inna sprawa, że to jest coś jakiegoś tam małego. Najmniejsza ryba dzisiaj, jaka wychodzi z tej wody. Co to jest teraz? Bas. No i na rybki złowiłem basa. Że może to jest taki okres, w którym ryby dadzą mi zrobić siusiu. I tego sobie życzę. Zaraz wracam. Wróciłem, wróciłem. Głowa mi się rozmazała. Brały jakieś ryby, czy nie brały? Co? Jakaś cisza jest chyba, co? Jak możliwe, że ryby nie biorą, a brały? Czy to spinningował sobie tak jak ostatnio tutaj. Dobra, teraz tak. Czy na YouTube jest dźwięk z gry? Nie wydaje mi się, że dźwięk z gry jest. Nie brały, dobra. A ty wbijasz do mnie tutaj? Ja mam założony kanał dla znajomych, więc można wbić do mnie. Teraz tak. Teraz tak. Na TikToku wydaje mi się, że tak. Dźwięk na YouTubie jest, ale oczywiście na TikToku dźwięku nie ma. Kasy ci zabrakło, żeby wbić na łowisko? To zawsze ktoś coś mówi, nie? Że gdzieś tam coś źle zrobił, przeszedł na jakieś inne łowisko albo został tam gdzieś tam i przez to nie ma kasy. Się zawsze zastanawiam, o co chodzi. Dobra. To teraz powinien być dźwięk z gry. Słyszany. Na YouTubie. Chyba transmisja trwa. Co? Nie wiem, czy ktoś tam jest. O, tu ryba bierze. Dawno nie brała. Dobra, ja sobie teraz za chwilę jeszcze pójdę na Discorda, jak ktoś chce porozmawiać. Będziemy sobie łowić jeszcze na Discordzie moim. Równo 10 kg w siatce? Nie, 10-151. Dobra, nie jest równo. Na zły parametr spojrzałem. Okej, okay, to teraz tak. Discord. No tylko lanek jest. O, Lanuś jest tutaj. O, słyszę ciebie, słyszę. Co tam u mnie? No coś tam mówimy, nie? Tak, ryby fajnie brały na początku. I co, przestały brać? Czemu przestały brać? Chłopaki na TikToku mówią, że mam iść gdzieś tam na jakieś te jezioro na 15 poziom. Nie pamiętam nazwy. Że tam można byłoby te basy jakieś takie halloweenowe ciągać. Daję expa. Ale trzeba byłoby mieć lepszy spinning, bo to są jakieś ryby takie na 2-3 kg. Nie wiem, co robić, tak szczerze mówiąc. Potrzeba bym kupić jakiś spinning. Spinning mogę kupić jakiś taki do 7 kg na za 9 tysięcy, ale musiałbym mieć jakiś... Jakiś nowy rekord okonia złotego mam.
Czy na te żywcy mi wchodzą, widzicie? Na jakieś oko, nie? A no rusówki jak bierze, to bierze sandacz. Nie wiem, co lepsze. Ale niech to tam leży. Ja sobie obrzucę tak, jak ostatnio tu łowiłem i spróbuję łowić na spinning, bo na tym spinningu fajnie tu oddawało. Tylko teraz tak, ja miałem tą prędkość. Chyba tą prędkość, że na 2 miałem ustawioną i robiłem przytrzymanie i na tym przytrzymaniu brały te sandacze. No jest coś. Nawet coś dużego. Zaraz zobaczę, do ilu kilogramów był ten spinning. Patrzyłem na początku transmisja, ale nie pamiętam już, nie? Co to było? Ryby potwora? Co to ja złowiłem teraz? Sandacza. Dobra, patrzymy w ten ekwipunek. Ekwipunku to zobaczę. Co to za spin jest? On jest na... do 3 kg. A kołowrotek jest do 2,9. No to by się zgadzało. I pytanie, czy tym bym mógł iść teraz łowić te ryby heloinowe? Czy to dałoby radę? No to fajna byłoby odskocznia w sobie od. Tak, czekaj. Escape muszę kliknąć, a kolejnego mam sandacza, nie? To ktoś dobre info ostatnio na transmisji mi dał, żeby tu właśnie po prawo rzucać sobie. Gdzie mówisz, to są misje halloweenowe? Tu. Pewnej nocy w Halloween. No, chodzi coś złego i co tu mam zrobić? Jedź do jeziora Samotna Gwiazda, znajdź druidzki kamień w pobliżu jeziora, wejdź w kontakt z druidzkim kamieniem. I to mi da kasę i jakieś tamte. I wtedy dopiero się pokażą jakieś kolejne misje, tak? Czy muszę się wybrać do tej... Cześć, cześć. Muszę się wybrać do Samotnej Gwiazdy, tak? Najpierw. Dobra. No, Leifika z Fishing Planet. Na razie Emerald. Zrobię sobie siatkę do 50, do 40 kg, bo ostatnio kupiłem tą 40 na końcu live'a. Mówisz? No mi chodzi Szymon, żeby odblokować sobie te, żeby kasę robić, expa. Nic więcej mnie nie interesuje. Kasę i expa. Masz jakiś pomysł? Ale czy na tym evencie nie jestem w stanie zrobić kasy i expa? Lepiej... Nie zrobiłbym lepiej niż na Emeraldzie expa? Chłopaki mi na Discordzie teraz mówią, że się mi nie opłaca w ogóle. Słychać was na streamie? Dziwne to by było. Nie powinno być. Nie powinno być was słychać na streamie. Wiesz co? Nie powinno być was słychać. Spaliłem chyba branie przez to, ale jeszcze zdążę. Rarkę? Jaka kaska była za rarkę? Twój przyjaciel Mateusz Wędkarz. Czy w gry wędkarskie grają sami Mateusze? Nie mogli wam rodzice dać lepszych imion?
Mówi Mati, nie? Nie, mi się Mati nigdy nie podobało, nie? Nie wiem. Czemu? Cześć, cześć. No, mam kolejną rybą. Dobre było kiedyś ostatnie info. Kto to powiedział, że mam łapać tu z prawej strony? Tu z prawej strony biorą na spinning fajnie. Zobaczymy, ile mi zajmie. Ile ja mniej więcej gram teraz w tą gierkę? Już mam 16 kg, 17 pewnie. O, kolejny. 23 poziom. Bo ostatnio wbiłem 23 wbiłem poziom. Dobra, lecimy z rybkami. A ty soprano robisz te misje Halloweenowe, czy nie? Cześć, cześć. Dobra, wychodź sandacz, bo tam siedzi na gruncie coś. Zaraz mi ucieknie. No, 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 no. O! Zaraz się okaże, że to szczupak i będzie po przynajmniej po nie. Ostatnio też tak miałem, że wciągnę, kurczę, tyle czasu ciągnąłem tą rybę i się później okazało, że to szczupak był, a nie to, co chciałem. Nie był duży sandacz, tylko szczupak dziadowski na tego małego żywca i się skończyło łapanie na to. W takim tempie to ja szybko tą siatkę zrobię dzisiaj. Nowe konto? Nie, nowe. Takie konto w sensie nowego, że no nie łowiłem przez rok na tym koncie w sumie. W tamtym roku założyłem i robiłem tak, jak widzowie mówili, co mam robić, no to rekord osobisty szczupak. Co? Jak czarno-biały? Ale... Cześć, cześć. Co tam, synu? Cię też. Jeszcze trochę posiedzę. Dobra, bo się pomyliłem. Mam pomysł później z tobą. Ten tu wyciągnął medalowego szczupaka teraz. Na co ty łowisz? Tej matni, na co ty łowisz? Co on tutaj ma rozstawione? No tu stoi taki mati wędkarz. A, łowię na rosówki, łowię. Ja w tamtym roku łowiłem na małe żywce. I wszyscy mówili, łów na małe żywce, nie? A teraz ostatnio ktoś tu wbił i mówił też właśnie ten, żeby łowić na rosówki. To jest tak, jedni mówią, że mam łowić na małe żywce, a inni mówią, że mam łowić na rosówki. To ostatni, pierwszy, pie, pierwszy live miałem na rosówki, nie, sorry, na małe żywce, a drugi live miałem na tego. A drugi live miałem na rosówki, a dzisiaj robię na to i na to, nie? Pół na pół mam. No i plus spinning tu z boku. To zresztą ile te żywce mają kosztują? 340 dałem za 15 żywców. No możesz mi wysłać do znajomych zaproszenie. MJ Play podkreśnik YT. W ogóle szkoda, że się nie da większych teamów mieć, nie?
Tylko 20 osób w teamie jest. Znaczy ja zawsze bieniu łapałem tam właśnie, o tam rzucałem te spinning i tam mówiłem. Tylko ostatnio mi właśnie ktoś na transmisji powiedział, żeby tu rzucać sobie z boku i zacząłem sobie tu rzucać z boku. Co wędka jest rzucona? Jak wędka jest rzucona? Ktoś tu wysłał zaproszenie? No mam zaproszenie kogoś. Tak mam nazwę konta. Znaczy nie wiem, czy to na TikToku widać, ale lepsza jakaś jest na YouTubie, nie? No i ja tam rzucałem tam na... No coś się znowu bierze, ale kurczę, dzisiaj... Największego sandacza medalowego wyciągnąłem na rozówkę, ale... ten... Ale tego... Ale częściej biorą na małe żywce. Bo ponad 2 kg miałem tego na rosówkę, nie? Co ja tu dostałem? A prezent dostałem, fajerwerki. Pan Fiszy mi wysłał. Dobra. Teraz mi wysłał... Co to jest? Sierść czarnego kota. Po co mi sierść czarnego kota? A Mati jakoś dziwnie wygląda, nie? Jakbyś chciał strzelać do tych wędek. Dobra, to spinninguję tutaj. No i generalnie to ja rzucałem zawsze tam bieniu tym spinningiem, tam gdzie mam te grundówki, ale ktoś mi na transmisji ostatnio mówił, ty weź tu porzucaj w tą stronę. Jeszcze transmisję prędzej też mi mówili, rzucaj tu w prawo. No i zacząłem rzucać i się okazało, że na to przytrzymanie te sandacze tu wychodzą. Także jak jest możliwe, że tu bierze? Właśnie nie ma już miejsca w klubie. Chłopaki za... Jest miejsce? Nie ma chyba. Chyba, że ktoś wyszedł z klubu. Jest jedno? Aha, czyli jest miejsce w klubie. MJ Play Team. Czy syn tu był? Drzwi otworzył w biurze, ale już nie zamknął. Właśnie problem teraz jest taki, że ten pan Fishy by znowu wysyłał fajerwerki. Będziemy zaraz strzelać. Faktycznie jest miejsce w klubie? Ty bieniu, jaki masz nick? Muszę sobie te drzwi zamknąć, bo mi zimno. Ja wam powiem, że ja nie mam ogrzewania teraz odpalone, nie? Ja nie mam ogrzewania odpalone w tym pomieszczeniu chyba. Ogólnie to się, tu jest ten, ogólnie tu jest, no, termostat, nie? Jak jest ciepło, to nie będzie ten, nie będzie grzało, nie? A jak jest kąt odpalony i on z 200 W bierze albo więcej teraz ze wszystkim, to tu się po prostu ciepło robi. A w drugim pomieszczeniu obok w ogóle nie jest grzane, bo nie ma potrzeby. Jak się zostawi drzwi otwarte, to ten, to się robi tu zimno, nie? Jest taki ciąg w nogi. No zamknąłem, byłem zamknąć. Dobra. Kurczę, wy mi tych zaproszeń do znajomych wysyłacie tyle, nie? A do klubu wysłałeś tego? No, klub jest pełen.
To go można z Steamu wyrzucić. To bez sensu z tym, nie? Jak zrobić miejsce w teamie, no? Jak kołowrotek na wstecznym włączyłem. Będę co grę wyrzucał i dodawał ludzi od nowa. Dobra. Tam coś brało w ogóle? Tu pan Fiszy chciał, żeby go przejąć do klubu. Ściub do wody. Ale on to rzucił bokiem. Jak bliżej tam, tak? No to a teraz faktycznie rzuciłem trochę bliżej. No, sandacze brać, było ten. Bo noc się kończy. Nie wiem, ile mam teraz odpalone ten. Gdzieś widać sesję, ile mam odpalone ten. Shift tab. Dobra, 38 minut. Czyli w 38 minut zrobiłem ten. A jeszcze nie łowiłem tak od początku. No, to szybko zrobiłem dzisiaj tego. 25 kg. No, jak na mnie. Bo pierwszy live teraz po powrocie zrobiłem ten. Zrobiłem siatkę na godzinę, jak miałem siatkę 25 kg, nie? To siatkę na godzinę robiłem 25 kg. I dwie siatki wtedy na pierwszym live'ie. Na ostatnim live'ie zrobiłem dosyć szybko te dwie siatki. Tam z półtora godziny to zajęło, czy coś takiego. A dzisiaj już 25, no, 40 minut. 26 kg, 27 teraz jest. Matyjemu skill rośnie, ha, ha. O. Z RNG. Mi się przydałby stojak na trzy wędki, bym miał trzy takie wędki, to też by było może lepiej, co czy nie? Tak się zastanawiałem, czy warto kupić mi tego? Kurczę, była ryba, puściła. Co tu się dzieje? Czemu to nie opada? Ej, co się stało? Po powierzchni ciągnę przynętę. Co się wydarzyło? Może goś nie rozumiem? Nie opadła do wody teraz. Glony mam. Dlatego. Glony trafiłem, nie? Stanisław YouTube łowi te unikatowe sandacze kanadyjskie. Tu u mnie łowi. Znajomych mam. Znajomych. No tam zobacz na transmisji. Jakieś logo ma faktycznie.
Znowu kurczę basa mam na rzece. O jejku, jejku. Za 10 tysięcy spinning do 5,5 i kołowrotek do 5, tak? A coś z tym takim spinningiem za 10 mógłbym zrobić? Chyba znowu ciągnę jakieś ten dziadostwo z brzegu. Dorzuciłem do czegoś. No, znowu trzcina, nie? Chłopie, gdzie ty rzucasz? Na pijawki mówisz? Chłopaki, macie pijawki dla mnie? Podobno na pijawki dobrze sandacze wchodzą. Ja nie wiem, kto tam gra tutaj Fishing Planet teraz. Ja ostatnio widziałem, że na tym moim Discordzie to tam ten. Wy tam świrujecie ostro z tym Fishing Planet. Nie? Wzięło coś. Mam rybkę i tu wzięła rybkę. No i 30 kg będzie w siatce. Elegancko. Rybki, rybki. No kurczę, na te małe żywce jednak, no. Bo jak się kij wygina. Ale was tu powbijało teraz, nie? Ale na jakich basach mówisz? Ale to na razie markerów nie potrzebuję na ten. Od 18 poziomu basy. Każdy co innego myśli, nie? Czyli niekoniecznie chcę, wiesz, levelować szybko. Ja się lubię bawić w tych grach. Wiecie jak w tych grach zawsze ja gram, nie? Ja lubię się bawić przede wszystkim. Teraz mnie bardzo zastanawia faktycznie te takie heleninowe rybki. Wyglądają jakoś inaczej? A jakbym sobie zrobił troszkę lepszy spinning, taki tam na tego. Nie wiem, taki do 7 kg, to on będzie się przyda do czegoś w ogóle? No ja mam teraz taki do 3 i mi to wystarcza, no. Mi tu ktoś właśnie ten, ktoś pisał, że za 10 tysięcy mam spinning na 5,5 do 5,5 kg i kołowrotek do 5.
Ale to sobie już ten, po transmisji sobie ogarniemy, mi powiecie co i jak raz. No właśnie to jest problem, nie? Że na sandaczach jest monotonne, bo jak ja mam siedzieć. Ja mogę sobie tam, w Rusku też sobie siedziałem, ale przecież tu jest tyle różnych łowisk, żeby coś gdzieś pójść, to połowić, tamto połowić i niekoniecznie cisnąć, tylko żeby się pobawić, to faktycznie można byłoby coś innego spróbować też powyciągać. Te Halloweenowe mówisz, żebym połowił na tych, dobra. To jest. Ale na jakieś rosówki tych nie połowisz, albo na jakieś przynęty. Człowiek się zadłuży, jak się będzie bawił. Wiesz, właśnie słyszałem parę razy na Discordzie, że ktoś zapomniał gdzieś tam przejść albo poszedł tam, a później się okazało, że już kasy nie ma, żeby gdzieś tam pójść. Dobrze biorą te sandacze tu z prawej strony. Ale wchodzą te ryby. To w ogóle coś teraz wziął na rosówkę wchodzą po takim przerwie. Dobra, chodź tu rybo szybko. Ktoś mi tu wszedł w głową. Ale. Alek mi wszedł głową. Muszę w niego wejść. O, koń teraz. Na rosówkę oko. Ej, ale wiecie, że mi ostatnio w ogóle nie brało nic innego na sandacze. Znaczy na rosówki niż sandacze? A dzisiaj jednak coś innego się zjawia też. Wy to lubicie wchodzić mi w ekran, nie? A ja mam pokój prywatny, ale dla znajomych. A że znajomych jest coraz więcej, no to jest jak jest. No. Ale nie, właśnie dlatego chciałem pograć w Fishing Planet, no bo są ludzie przynajmniej, nie? To jest jakaś różnica. Teraz sobie muszę w tym jeszcze, w Anglerze zrobić to konto. To będziemy sobie w Anglerze grać. Za chwilę. Cześć z widzami. Na multiczku. To będzie zabawne dopiero. Komuś tu się kij jakoś dziwnie wygina.
Na, mówisz na co? Na skalę pstrągi? To jest trochę tych opcji. Masakra, jak ja zrobiłem ten skalne jezioro. Masakra, jak ja szybko zrobiłem tą siatkę. No co za przegięcie. Ja się cieszę, nie? Ale to transmisja, ile ten trwa? Ja już mam pełną siatę. I teraz jaka jest opcja? Bo już bym w sumie kończył, nie? No. A mi powiedzcie, czy mnie stać na lepszy spinning? Mam 19 tysięcy około, teraz to sprzedam będzie gdzieś tak około 25. I co mogę z tego zrobić na 23 poziomie, właśnie w tej chwili przekroczyłem 40 kg w siatce. No masakra. I dobra, wychodzę z tego łowiska, bo bym chyba chciał pójść na to łowisko, z którym są te Halloweenowe rzeczy, odebrać to, co tam jest za darmo, jak tam pójdę. I może zrobię spróbuję jednego wyciągnąć. A da się na jakieś obrótówki, jakieś inne sprzęty to wyciągnąć? Te pasy Halloweenowe? Halloweenowe przynęty. Bez sensu. A tu mówią, że się da łowić te basy na te halloweenowe rzeczy. Dobra, pójdziemy tam, rzucę sobie, zobaczę przynajmniej to, jak tu jezioro wygląda. Na przykład Nigerka, ale żerków na pewno nie mam, nie, żeby sobie łowić. No, na to Halloweenowe. No tam na tym Halloweenowym, żeby wyciągnąć te basa, albo nie wiem, cokolwiek innego. Dobra, nie, nieważne. Wychodzę z tego łowiska. Osiem tysięcy kasy z siatki pełnej. I czekaj, jak to Lanek mówił? Shift tab. 54 minuty. W 54 minuty zrobiłem siatkę 40 kg. Te basy halloweenowe na łatwy, co? Na turkucia i na kolorowy slimaj? Jakiś slimaj. Ja jestem głupi w tą grę. Mówcie jak do głupiego, nie? Dobra, idziemy do sklepu. Jestem. Możesz, nie wiem, Szymon, wbić na tego. Na YouTube'a? Na YouTubie byś widział. Byś się widział chyba najszybciej na YouTubie, co ja pokazuję. Kolorowego ślimaka, przynęta gumowa, tak? Kolorowy ślimak. Bo i chłopaki mówią, że na jakieś kolorowe te przynęty gumowe, kolorowy ślimak. I na kolorowego ślimaka mogę łowić te basy. Dobra, to wędka. Idziemy do wędki spinningowej. Ja mogę teraz kupić jakąś wędkę spinningową taką. Jeszcze tu była jakaś wędka spinningowa. Tego już nie. Tu mam jakąś wędkę spinningową. Tom. No mam go. No dobra, 270. On jest do 6 kg. A nie warto wziąć tego tutaj? A bo to jest ciężki, dobra, bo ten jest 4,18. A to tą wędkę wziąć? Już kupić? Ale już kupić tą wędkę.
Ten tutaj Brimer, tak? Łożyska 7-1. 5,5. Przedni, plecionka. To kupić to, tak? Dobra, to teraz linka do tego. Plecionkę kupić? Plecionkę. Tu jest jakaś. To tą. Dobra, co ja tam potrzebuję jeszcze? I teraz do ile? Pięć i pół tu jest. Takie pięć. Może takie 5,5 kupić, co? Ja kupiłem, kupiłem teraz wędkę. Wędkę do ile kilogramów kupiłem? Do 6 kupiłem? No to też są do 5,5. No. No to tą 25 cm te 5,5 kupię. Dobra, i teraz tak, mówią mi tu, że mam kupić gumy jakieś te gumy jakieś ślimak? Kolor ślimaka gumy? A to jakieś gumki się kupuje wtedy? Jigowe? To są jakieś ślimaki, o. Warto to kupić? No tęczowy tylko działa na halloweenowe. Mogę kupić, bo to jest ciekawe. Ale ja potrzebuję jakieś główki do tego? Tam było... czekajcie. Od 3.0 do 6.0. 3.0 do 6.0. Właśnie, bo ja dosyć tam lekką tą wędkę kupię, nie? Taka będzie dobra? 14 gram? Tylko nie wiem, ile ten ślimak... Nie wiem, ile ten ślimak waży, nie? Tu albo taką kupię w razie co. Kupię taką jeszcze. Tą piątkę też kupię w razie co. Kupię piątkę i kupię... dziewiątkę. To powinno już latać na tym kiju. Co ja tu mam? Spławik, spławik. To bym mógł porozkładać to. Teraz tak, jak zamienić w ekwipunku wędkę? Dobra, cało mi przerzucił. Teraz tak. To był ten kij? Jak plecak jest pełny. Przecież rozmontowałem to. Teraz tak, co ja tu kupiłem? Czekajcie, ja zaraz zacznę ogarniać ten, nie? Ten stary spin sprzedaj. W sumie można byłoby sprzedać go, nie? Jakbym wiedział, wiedziałbym jak to zrobić, haha. Dobra. A gdzie mam tą linkę, którą kupiłem? Do plecaka ją rzucił. Thank you.
Ale to jest głupie, nie? Je to tak, 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 srak, tak. I człowiek przerzuca to, jak głupi, bo nie ma miejsca. Tak by tego nie mógł mieć od razu. Ej, no przecież przed chwilą wyrzuciłem parę rzeczy z tej plecaka. A dalej mam go zapełnione. A, dobra. Czego ja tu nie potrzebuję? Powiedzmy, że nie potrzebuję spławika na razie. Dobra. Chcemy się przecież czym innym bawić. A pod dół dostałem jeszcze te rzeczy. Chociaż nie wiem, czy mi to ogranicza. To też nie wiem, czy mi to ogranicza. Kurczę, chcę iść łowić te ryby. No, mogę plecak też powiększyć. Cześć, cześć. Dobra. Ja jestem totalnie nieogarem w to, nie? W ogóle dla mnie ten interfejs i to wszystko jest tak, tak wygląda za dużo tego wszystkiego tutaj, że ja w pewnym momencie się zacząłem gubić i nie wiem, co robię, nie? Dobra, a gdzie jest moja przynęta, którą kupiłem? Gdzie jest główka? Dobra, piątkę założymy na razie główkę. I tego tęczowego. No dobra, czyli teoretycznie mam zestaw. Ha, ha, ha. I teraz gdzie mówicie mam iść? Na jakie łowisko? Na jakie łowisko? To ta rzeka Neherin, tak? Tu są te ryby. Oczywiście muszę kupić licencję, nie? Jakie to jest? Jakie to jest kuziwa denerwujące? Złote monety dostanę za to? Nie mam kasy. Okay. 782 srebra, nie? Ale czekajcie, tutaj tu, ciekawe. Ale kasa, jakbym tu jakąś zarobił, to wtedy będę mógł iść na tego, Emerald, bo miałem wykupione, tylko muszę sobie podróż na Emerald kupić, nie? Masakra. Dobre. Dobra, gdzie mam iść tutaj? Łowić. No, tu na to miejsce? Dobra, i tą rybę się łowi w nocy, czy byle nie ma znaczenia? Jakieś osiągnięcie dostałem, kasę dostałem za to, że... To co? Dobra, to idę tu na nockę. O, tu idę tu. Idę tutaj na ten okres w nocy. Wtedy. I jak to łowić? Na jig. W jaki sposób? Prowadzić to na wolnym, czy nie wiem, opuszczać to, podrywać od dna? No. Co ty jadasz? Przytrzymanie albo szarpane, mi mówią. Największe gówno pay to win. Nie wiem, nie gram w to nigdy i nie wiem. Ale Russian Fishing w podobną stronę idzie. Coraz gorsze brania na normalnych łowiskach w Russian Fishingu są. Coraz gorsze te brania na normalnych, a ten... A wygląda jakby trzeba było iść i łowić tylko ten. Szybko kupić sobie wyprawy, później po wyprawach iść tam najlepiej. Expa kupić. Premkę, żeby szybko wbić 34, bo na 34 dopiero będziecie fajnie sobie łowić na morzu. Strasznie to wygląda, naprawdę. Dobra, mam pierwszą rybę. Nie podoba mi się, w jaką stronę rusek idzie. Ktoś tu przyszedł. Kto tu przyszedł? Alek. Mam basa jakiegoś, ale raczej to nie jest ten bas, którego bym miał, chciał, nie? Dlaczego mam tu jakiś ujemny modyfikator sprzętu minus 11? Co? Z jakiego to powodu jest?
Za mocną rybę mam na... Za mocny kij. Chore trochę, wam powiem. Trochę hamowa, nie? Człowiek sobie kupił lepszy sprzęt. Nie, kupiłem licencję, kupiłem. Tą najlepszą licencję kupiłem. No to od razu... To od razu paru widzów za mną przyszło, nie? Oczywiście. Dobra. Przyjmuję do znajomych dalej. Dobra, walę gdzieś tam daleko, żeby dłużej to zwijać. Czy ja teraz gram sobie Fishing Planet, żeby się trochę odebrać od tego, od Ruska? Bo w Ruska gram codziennie i codziennie nagrywam te spoty, to naprawdę mam nieraz kuźwa dość. To bardzo. Bardzo mam dość. Także prędzej grałem sobie w Fanglera, a jakby ktoś chciał odtworzenie tego, co robiliśmy w Fanglerze, to jest na YouTubie na MJ Play Fishing. Całkiem fajna zabawa dzisiaj była. Trochę tam tych misji było pozaliczane. Teraz trochę fishinga. Jakbym się jeszcze w miarę czuł, to może bym później połowił Ruska na transmisji, ale zobaczymy. Teraz bym chciał tylko w sumie tą jedną rybę zaliczyć. Nie wiem, co tu Alek ciągnie, nie? Wygląda dziwnie ta ryba, jakaś jasna jest. Tu coś skacze. Co to za ryba? Kogo to ryba tak na brzegu tu skacze? Sumik płaskogłowy. No, grałem Fanglera, grałem. Grałem Fanglera jakieś godzinę temu. Grałem Fanglera godzinę temu. No tutaj to na tym, na TikToku tego nie widać, ale ten, ale na YouTubie zostało. A w ogóle mógłbym się tu rozstawić tym gruntówkami? Miałoby to jakikolwiek sens? Co bym tu łowił na te? Common mówi, że mam iść gdzieś tam spod na górze po lewą. O, mam jakąś rybę większą. O! O! Jest, patrz. Jest coś niebieskiego. Mamy jakąś rybę. Hamulec mówisz, tak? Jeszcze dać. No jeszcze da radę chyba na jednym wyżej. Jaka fajna rybka. Niebieska. To właśnie, o, widzicie, i to chciałem zrobić generalnie. Coś innego trochę niż te na Emeraldzie, cały czas ciśnięcie tego. No i coś mamy. Bo dzisiaj rekord w sumie zrobiłem na tym Emeraldzie. Swój osobisty. To około 45 minut, tak? Ta siatka 40-kilogramowa, kurczę, to... Nawet. To mi się podoba. Mam rybę. Mamy rybę. Bazy wielogębowy. Phantom. Za modyfikator sprzętu mi dało nawet. Czyli teoretycznie ta ryba jest większa niż powinienem wyciągnąć na ten sprzęt, tak? Ale... Ale jaka kasa. I exp też w sumie nie jest zły. No. 820 kasy za tą rybę? 4,2 kg. 4,3. No. Widzicie?
Dobre podpowiedzi, dobre, dobre. Szymon mi tu na Discordzie podpowiadał, co tu zmajstrować. No, ja wam powiem. Tu też czytam, co wy tam piszecie tutaj na YouTube i na TikToku. Całkiem fajna kasa wpadła za to. To w ogóle fajnie mi na tym TikToku widać tą kamerę, nie? Ciemno się zrobiło, nic nie widać. O, w ogóle skoczył ten pas. Patrzcie, on pływa na powierzchu. Ale to pewnie wynika z tego, że ktoś go po prostu ciągnie, nie? To nie jest moja ryba, tylko kogoś ryba. Tak? Ktoś ją tam holuje. Czy mogę jej tam pod ryj podstawić? Mhm. To ktoś z nią walczy pewnie. Po prostu. Nie wydaje mi się, że widziałem jakąś żyłkę. Ale tu chyba ale chyba go ciągnie. Bo teraz widzę, że w tamtą stronę ma skierowane. Fajna, fajny dzisiaj live. Fajny live, tylko się 18 zrobiło. Aż możemy chwilę posiedzieć. Jedną rybą 4 kg. Jakbym wyciągnął jeszcze takich ten 5. 5 takich po 4 kg, nie? I to jakaś się ten robi. Nie dość, że kasa, to jeszcze siatka pełna. Ale niestety nie jest tak za różowo, nie? Hurtowo te ryby nie wychodzą, że tak powiem. A tu... Tu Mati ciągnie tą rybę, coś mi się wydaje cały czas. Niekoniecznie dostaję dużo expa za te ryby tutaj, ale no to na basach było dużo więcej, nie? Ale ten... Na wahadłówce lepiej bym ciągnął, ale jaką wahadłówkę bym ciągnął? Cześć, cześć, bo jakby miało sens jakąś wahadłówkę kupić inną, to może bym kupił, nie? Inna sprawa, że pewnie bym musiał wyjść z łowiska, a to jest problematyczne. Teraz. Nie tak w Rusku ten schemat, że możemy iść sobie do tego, nie? Możemy sobie iść. Co on tutaj wyciągnął? Sumika jakiegoś znowu? Że możemy sobie iść w Rusku do sklepu na łowisko, to też jest spoko sprawa. Gdzie ja łowię? No właśnie, wiesz co, nawet nie wiem, na jakie łowisko wbiłem. Netter? Nether? Jak się nazywało? Neherin, tak? Neherin. Neherin. Tu mi Szymon podpowiada na tym, na Discordzie. O. Koman mi tu mówi, weź tu rzuć na tego. Na grunt, tylko ja się boję z tymi moimi gruntówkami, co mi tam się pojawi na rusówkę ewentualnie, nie? Ale jest szansa, tak, że coś bym złowił. No to możemy rekord osobisty basa, dobra, ale kasa jest jaka za te basy, dobra, to rozstawimy sobie sprzęt, dobra, to cykamy sprzęt. I rozstawimy sobie jakiś sprzęt tutaj. Niech sobie tam leży. Dam jedną rasówkę, a jedną dam na żywca. Tutaj na te małe żywce. Tak jak tam, na tym emeraldzie. Nie zobaczymy może. Tu w to miejsce gdzieś tam rzucę. Co Alek wyciągnął teraz? Niszczuka, zielony ogr? Co on trzyma? Ja pierdzielę, co to jest?
Ciekawe, jak exp za tą rybę jest. To jest masakra, co on tutaj wytargał. Ją 29 poziom, ją takie ryby można ciągnąć. Tak, to jest Neherin, no. Ja jestem pierwszy raz na tym. Tak, emeralduję cały czas. Teraz mi tu Szymon podpowiadał, jaki sprzęt złożyć i ten. No i sobie łowię, próbuję łowić te halloweenowe rybki. No coś bierze. Nie ta wędka. Mati znowu wyciągnął tego niszczuka. A ja mam wzdręgę. Nie wiem, czy to nie moja pierwsza wzdręga w tej grze. Chociaż całkiem możliwe, że miałem wzdręgi. No, pewnie miałem jakąś wzdręgę wyciągniętą, jak byłem w Czechach tam łowić dla zabawy. Ej, to nie ten kij, co ja podniosłem. A ja mam chyba haki 1-0. Neherin to jest. Ja mam haki... Ja mam jedynki założone. No tak jak miałem pod sandacza, nie? Zostawiłem. Nie ruszałem nic. Bo wiesz, no, na te moje gruntówki to ja nie chcę szaleć, nie? Tam na spokojnie. W Rusku to ja wiem, że by się odwaliły różne akcje. Jakbym przegiął, a tutaj tam pewnie byśmy wytargali w pewnym momencie i tak. No Mati co chwilę tu ciągnie, widzę te, nie? Co chwilę wyciąga te same ryby. Znowu wyciąga, o nie, teraz sumika wyciągnął. Ale nie chcę mi dać tego, nie? No nie chcę mi dać więcej tych halloweenowych ryb. Co z tego, że exp fajne za nie? No powiedzmy exp może nie, ale kasa nawet była w miarę. Ale... Żeby one brały co chwilę, a to nie jest takie oczywiste. Co ja wyciągnąłem teraz? Basika wyciągnąłem. A czy ta moja guma jest jakoś w jakiś sposób obżerana? Jak jej ryba mi nie odgryzie, to jej nie stracę, tak? Szczupaków to nie powinno być. A jaką gumę wziąć? Ja mam założone komand tą gumę na tym zestawie. O ile dobrze pamiętam, to tego ślimaka założyłem właśnie. Nie. Ty dobrze mi gadasz, nie? Debil. Ja z przyzwyczajenia wziąłem, nacisnąłem dwójkę z tamtym spinningiem moim. Sobie teraz rzucam, nie? Dalej wesoło. Zamiast łowić na tego ślimaka, na tą nową wędkę, to łowiłem na tą starą. Ale ja dobrze mam czujnych widzów, nie? Czyli trzymać prawy cały czas i ten kręci, tak? Dobra. Ale dobrze jest mieć tego widzów, co oglądają, co się robi. Bo nieraz było tak, że ja coś robiłem, a mi nikt info nie powiedział, ty, ale ty ten. Tak. Ale ciebie nie słychać na przykład, nie? Cały stream bez mikrofonu, nie? Bez niczego, nie? Spoko, oglądamy, nikt nic nie mówi.
Tak też bywało. Rzucimy to tam gdzieś. Ja siedzę, gadam jak głupi, cały live, nie? Sam do siebie. Nie wiem, czy do tego szarpanego trochę większej prędkości nie ustawić? Zwijania? Ten znowu wyciąga tą dziwną rybę tutaj. Rybki, rybki, rybki. Ładne są te fantomy. Ale on na przykład ma teraz, Alek ma takiego złotego, a ja miałem takiego niebieskiego, nie? Cześć, cześć. Dawać mi tu jeszcze jedną rybę. Teoretycznie wybrałem najlepszą porę na łowienie, nie? W nocy. A jednak nie chce mi wchodzić. Ta gra mnie nie lubi. 23 poziom mam? Nie wbiłem 24 w międzyczasie, nie? Tak mi się wydaje. Deherin to jest. Siup do wody. A do tego 20 poziomu to się naprawdę szybko wbija. Ale widzę, że coraz wolniej jest później. Dobra, na razie przytrzymany będę robił. No, coś wzięło tu na grunt. Na te małe żywce. No, może większa ryba. Ale wiecie co, ja nie mogę się odzwyczaić od tego trzymania shifta, naprawdę nie. Cały czas trzymam shift, jak w rusku, żeby szybciej rybę zwijać. Cały czas. Gdzie ja to teraz rzuciłem? Dobra, dawać mi jeszcze jedną rybę. Nie denerwujcie mnie. Może jest jakieś lepsze miejsce? Kamienie w wodzie po lewej? Tu na rusówkę mi znowu wzdręga wyszła. O! Rzuciłem tak na pałę gdzieś tam daleko, a tam coś wzięło większego. Tam na górze po lewo, jak jesteś na mapie. Koło on mi mówi. Jak ja wyciągam tą rybę, co mi tu wychodzi, bo mam jakąś dziwną rybę. Co to jest? Szczupak jakiś? Co to jest? Co to za ryba? Nie. Niszczukę mam. Swoją pierwszą niszczuczkę. Niszczuczkę. Niszczunia to jest. A ciekawe, czy te ryby z opadłby bram. Ej, coś mi wzięło tu na końcu, nie? To jeszcze, ja się skupiłem, co mi Westar pisze na tym, na YouTubie, a ja przez przypadek wyciągnąłem rybę przy brzegu. Ale co, jak Mati, czytaj, co to pisze w grze. A co piszesz do mnie w grze, jak ja wrócę tego wgram w Fishing Planet. Dobra.
Ale fart. Ale dobry eks przysiadł za tą rybę. I w ogóle wzięła przy brzegu. A może przy brzegu jałowica. Ale dobra. Idę. Patrzę mapę. No mów, gdzie mógłbym iść tutaj jeszcze. Ale to patrzę, czy ty mówisz Alek. Dobra. Co, ale co mam wziąć, co? Co? Ten tu następną ma mapę pod escape'em, no i co? To, ten punkt. Dobra, to idę zobaczyć tutaj wtedy. Będę rzucał koło tych, pomiędzy tymi drzewami tu. Streama mam z Fishing Planet. Na YouTubie i na TikToku. Jakiego grzechotnika robaka? Wiedziałem, że tu się zaczepię, nie? Alek tam jak cały czas ryby wyciąga. Kurczę, zaczep to był, myślałem, że to ryba jest. No to drzewo się tam zaczepiłem, czy o co chodzi? Denerwujące to jest. Toś Szymon, mnie oszukujesz, tu nie ma ryb. Do maksa w lewo mówisz? Ale w jaki sposób mi ten jeden wyszedł tak przy brzegu, zaatakował? To mnie zastanawia. Ty wiesz, a może to było przy dnie wtedy, bo po chwilę się zastanawiałem na mapie. Może to z tego powodu tą rybę wyciągnąłem. Może, nie wiem, może nimi walczyć z opadu, co? Tak się nudzicie, nie? Jak się nudzicie i nie ma was, to możecie wbić na YouTube'a do mnie, na transmisję łapkę w ogóle dać. Alek tu wpadł znowu. Będzie mi tu pokazywał głowę. Czy już myślałem, że mam rybę? Kurczę, a to nie ma ryby. Mam na Emi od Play Fishing. Mi się wydaje, nie? Co? Trwa przy ten transmisję? Ktoś tu... Aj, jak mnie to denerwuje, że nie mogę wejść, kliknąć escape, jak mam wędkę wyrzuconą, spinningową. I zobaczę, że ktoś tu zaproszenia wysyłał. No, tak dla relaksu. Chociaż wam powiem, gram Fishing Plan dla relaksu, a zaczyna mi irytować brak brania. Jednak... O, mam coś. Jednak na tym, na Emeraldzie przynajmniej ryby wyciągałem jedną za drugą, nie? A tutaj tak to chyba
Trzeba pokombinować. A z drugiej strony pewnie jakbym sobie się rozstawił gruntówkami dwoma, znowu tutaj jeszcze dodatkowo, to zawsze coś by brało. To mi się tu rozstawia. Tu jest Alek, a tutaj to jego kije, to jego rodpody. Ciekawe co to będzie. Szymon. Oby to było to, co ja chcę. Teraz pytanie zasadnicze. Czy ja tym zestawem mógłbym iść już na jakieś szczupaki? Jest Fishing Planet. Czy na razie chcę się z takimi większymi rybami pobawić, to w sumie mogę zostać tu, tak? To na Steamie jest za darmo, Fishing Planet. Tylko to takie, jak większość takich gier, to jest pay to win, nie? Chociaż ja i tak nigdy nie kupuję, albo staram się nie kupować bonusów w grach. Chociaż w Rusku mam kupione tych premek tyle, że szkoda gadać. Ale to raczej pod widzów jest teraz brana premka niż dla mnie, bo ja tam nie potrzebuję. O, mogę podpierak wyciągnąć. Podpierak mi pokazało. Patrzcie, wyciągam podpierak. Ja użyłem pierwszy raz podpierak. Sumika wyciągnąłem 14 kg. Ja pierdzielę. Moja rekordowa ryba. Czajcie to? A czemu jej nie mogę. Tak, a czemu jej nie mogę zatrzymać? A, bo siatka jest do 10 kg. Wow! Co ja wyciągnąłem? Co za emocje, nie? Jak na grzybach. Dobra, a ja znowu zapomniałem wziąć, kliknąć Escape, żeby zobaczyć, kto tam zaproszenia powysyłał, nie? Uwielbiam to. Nie wiem, w jaki sposób wyciągnąłem tą rybę przed chwilą. Ja tam szarbałem, czy jak to? Będę sobie musiał wziąć, odtworzyć na YouTubie transmisję i zobaczyć, w jaki sposób tego suma oderwałem. No tego ślimaka miałem. No ale wiesz co? No, nie wiem, premium przynęta. Premium przynęta, dobra. Dwa zaproszenia, dobra. Zaakceptowałem. Ale to premium przynęty są. Czemu miałoby nie wziąć? Z drugiej strony. Ała, mój tyłek. Na jigowaniu. Chociaż. Tu Alek chyba wyciąga suma teraz. 7 kg. Ale mój to bydle było. Ale on tu ciąga na żywce. Bo ja widzę, że on tu rzuca jakieś takie dziwne te ryby duże. Duże minogi, co? Jakie minogi? Żywiec taki? Ale nie chce tu wyjść ta ryba, co chcieliśmy. Nie wiem, może jeszcze inne miejsce zobaczę. Cześć, cześć. Gdzie jeszcze mogę spróbować te ryby wyciągać? No tam wiem, że tam gdzie byłem, to przynajmniej dwie sztuki wyciągnąłem, nie? Alkowi się kij wygiął.
Dobre. Gdzie mogę tu iść? Na tą mapę zobaczę. Na tą mapę zobaczę. Neherin to jest. Ja byłem, tak, byłem tu, może tu. To by to w sumie. Uciekam Alkowi, znowu będzie krzyczał. Bo to jest za głębiej, natomiast płyciej. W sumie ja prędzej łowiłem chyba z drugiej strony, nie? Już krzyczy. A tu można po prostu gdzieś pójść, tak? W ten sposób. Tak? Nie wiem, czy to ma sens, ale dobra, idę w tą stronę. Idę w tą stronę. Czemu? Czemu? Takie długie spodnie. Długie spodnie musisz mieć. Yeti, co czyha. Tu wiesz, on straszy jakimiś rybami dziwnymi. Yetimi biegającymi. Ci może wszystko wydarzyć. Ten niszczukę wyciągnął 15 kg teraz tam, kurczę. Opsa ode mnie chcesz? Mogę ci dać opsa. Tylko nie wiem, jak się to robi, ale da się tu. Dobra, masz. Dało się z tej aplikacji to zrobić. La 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 la. A to my jedną rybę bym miał w siatce 14 kg, to już bym zaraz siatkę miał zapełnioną. No kurczę, no. Nie mógł być mniejszy ten sum? Tak generalnie. Dziadu jeden. No nie weszła do siatki, właśnie to jest ten problem. Nie? Kupiłem sobie większą siatkę, taką, żeby miała 40 kg, a się okazuje, że to dupa. Za mało. Tak fajnie już było. Za ten. 14 miał. Ale ten. Ale. Tak fajnie. Dzisiaj szybko zrobiłem tą siatkę i za całą siatkę było tam chyba 8000 srebra. 8000. Także powoli, powoli. Wrusku 8000 srebra zrobić w godzinę, to by było. Rekord nie wiem, jaki mam w godzinę. Ale ja siedziałem. W sumie tak, no jak się trafi dobrze tego na tym morzu, to teraz tam można trafić halibuta za ładną kasę. No, trofka dopiero ma sens. Na halibucie. To tam 2000 jest za rybę, nie? To jak się zrobi taki przyłów halibutowy. No, moi na moim morskim. Na zamknięciu. Mam tu rybę, mam. Zaatakował mi tu. I to jest to, co chciałem. To jest to, co chciałem. Tym razem żółta. No to w sumie żółta taka jak był ten drugi. Może sobie znalazłem miejsce. Troszkę inne do łowienia. No chodź tutaj, chodź. Chodź, wychodź. Fajna sprawa. No chodź. To mnie tutaj. Już hamulec zam jeszcze trochę? Mogę dać. O jeden ząbek. Wyżej to już będzie przegięcie. Ej, ale to walczy. Co ona tak walczy? No bez jaj.
W tym, jak w Ultimate Fishingu wejdzie ten halloweenowy ten event, to zobaczymy, co tam w tym roku będzie zmienione, ale też tam mogę połowić. O, 600 kasy, 3,5. No to mniejszy jest niż tamten, co wtedy zrobiłem. Mati, wróć. A co, ja się zgubiłem? Dobra. Muszę tu obrzucać. Generalnie to chciałem zrobić sobie sprzęt, wpaść na to łowisko. No i ewentualnie zaliczyć jakąś jedną rybę. A w sumie trochę, no w pół godziny się udało złowić trzy takie rybki, złowić jakiegoś takiego wielkiego suma. Rekord swój zrobiłem w sumie, tak? No, na pewno to będzie rekord. Gdzie ja bym złowił jakąś większą rybę? Jakieś w Czechach wyciągałem te. Wyciągałem, jak one tam się mają? Karpie lustrzenie po 2 kg, może? Coś takiego? W Czechach. Większych tam nie ma. Ale mówię o największej rybie, jaką wyciągnąłem. To tak mi się wydaje, że maksymalnie 2 kg mogły mieć. No, to były moje największe ryby, jakie łowiłem. A tu dzisiaj na ten spinning do 6 kg z przyponem na 5,5 wyciągnąłem sumę 14. Czyli realnie jestem w stanie wyciągnąć jakieś fajne ryby tym zestawem. Gdziekolwiek, jakby były jakieś. Się ze szczupakami pobawić. O, Mir wbił na gierkę. Czemu ja wiadomości tu nie widzę na tym? Dobra, widzę teraz wiadomości. Cześć, cześć. Nie wiem, dlaczego mi się na TikToku nie przewinęły wiadomości. Nawet Mir wbił na tego, na Fishing Planet. Ale i musi tam być, o tam koalka stoi nawet. Jak który level? 23, tak mi się wydaje, nie? Zaraz się upewnimy. Wróć. No mogę i siam do was, niech wam będzie. 23, jestem blisko 24. O, to by było fajne, jakbym dobił. Idę tam rzucać do was. Niech wam będzie, gdzie wy jesteście tutaj. Czemu mi ich nie pokazuje teraz? Dobra, są. No, tu jest Mir, o. Mir łowi na szczura? Mysz, to jest szczur. Muszę zadania na eventowe ryby? Ale już wyciągnąłem trzy te eventowe ryby. Ale faktycznie, bym musiał wejść teraz zobaczyć, co tam ten w tym zadaniu. Co w tych zadaniach tam jest do tego. Czy mi jakieś zadanie doliczyło? Cześć, cześć. O, zacząłem szarpać i mi pewnie wzięło. Myślałem, że ryba mi wzięła, to mi pewnie te wzięły jakieś dziwności tutaj przy brzegu. No, tak jak teraz się zaczepiłem o coś. Ten tu wyciągnął znowu tego jakiegoś niszczuka dziwnego. Gdzie są te zadania? Misje. Jedź do jeziora, znajdź druidzki kamień w pobliżu jeziora. Gdzie jest ten druidzki kamień? Jak już jestem, tak przy okazji, to mógłbym sobie. Możesz mi wysłać zaproszenie tutaj do ten MJ Play, podkreśnik YT. Ja nie jestem na tym łowisku, dobra, to nie ma tematu. Przecież. Niestety. W ogóle to
zamiast zapalić światło, nie? Bo na TikToku jestem z kamerą, a na YouTubie jestem z lepszą jakością. Czyli na YouTubie widać więcej, ale na TikToku widać łysego. Ale łysy zapalił teraz światło. O, bym musiał tego. Też chłopaki mówili, że tu są fajne ryby. Dobra, ale teraz tak, pytanie. Czy te ryby eventowe są jeszcze na jakimś łowisku? Mir mówi, że już się tak jak ja po 2 lata nie grał. Da, bo Mir to tam ciśnie ostro morze w ogóle. No. Dzięki, Anioł. Anioł mi serduszko wysłał. Anioł zawsze coś wyśle na tym TikToku. Natomiast nie wiem, czy faktycznie lepiej może szarpaka robić. Bir wyciągnął suma. No, żeby mi takie fajne właśnie sumy może brało albo coś takiego, to też by było spoko. Dobra. Zrobimy tak. Rozstawimy tu się. No tutaj chyba nie miałem rzucone gruntówek, nie? Ale pełnej siatki na pewno tu dzisiaj nie zrobię. Już na tym łowisku, na Emeraldzie mi pełna siatka siadła to. Karpie duchy z kulki zgnoją? Co? To nieźle. Szymon mi mówi, że na Anglii takie ryby tam są. No to nieźle, nieźle. O, Mir teraz wyciągnął. To jest właśnie najlepsze, że to widzę tekst, jaką rybę on już złowił, a jak patrzę na jego postać w grze, to dopiero widzę, że on tą rybę ciągnie, nie? Zawsze w tym Fishing Planet tak było. Na herring to jest. Mir mówi, że 2 lata nie łowi, przyciski mu się mylą, a targa rybę za rybą. A na co wy łowicie te niszczuki? Bo to są też te eventowe, nie? Tak jak jest fioletowy kolor. Na jaką przynętę? Na grunt oni to łowią? No co chwilę ciągną kurczę te ryby tu obok mnie. Dziady jeden. A mysze, dobra, widziałem faktycznie, że ten, że Mir miał szczura. No ja mam w końcu coś tutaj. Wyjdź mi z głowy. Co ja tu mam, basa czy małego sumika? Basik. Szczur, nie mysza. Się z wykrzyknikami piszesz to w mysz. Ale wiecie co, ja w tym miejscu jak łowię, to jeszcze nie wyciągnąłem tej wędki, tej ryby eventowej, a tam jednak miałem, nie? Tam jednak mi brały. Ten mi tu przyniósł pod głowę to dziadostwo. Idź mi z tym, żeby mi to brało, a mi nie bijesz. No życie, życie. Tak też można. A nam na herinie obuchnie.
O! Zobaczcie, co na żywca idzie. No to małe żywce. Będę herring to jest. Pierwszy raz tu jestem. Na małe żywce idzie ten eventowy. Tylko będzie problem, nie? No możesz mi, Alek, dać marker. Czemu nie? Nie wiem, czy jeszcze mogę jeden hamulec dać. No ja teraz spina zrobiłem dzisiaj. Ile za ten zestaw dałem? 15 tysięcy? Z 15 tysięcy dałem, nie? Za ten zestaw. Do 6 kg spina. Szczupaka tego wyciągnąłem, tego Sumat 14. A to są przecież takie podstawowe... Ale ryba chodzi. To są te takie podstawowe, tylko te przegapiłeś branie. Nie wiem, co tam było. Tam było jakieś dzikie branie. Są takie podstawowe te gruntówki na Emerald i też fajnie bierze. Nagraj tylko, nie? A tu bas jest. Basik taki ten. Wielogębowy. Jaka kasa jest za tego basa 3-kilogramowego. Szkoda, że mi tam ryba uciekła. Ale ja miałem gdzieś to tutaj rzucone. Jak się... na mapkę, mapkę, czy mapkę, mapkę. Tą escape'ową. Pod M-ką. Brak wolnych markerów. O, ten tam już tam postawił marker. Dobra, a markery gdzie się kupuje? W sklepie? Ale co, można kupić? Cześć, cześć. Bo te markery się przydają, nie? Przydają mi się czasem te markery. No teraz wyciągnąłem na małe żywce na gruncie takiego jednego tego kolorowego, nie? Pod M-ką mówicie jest do kupienia markery? Tu faktycznie coś jest, nie, ale tu się wyłącza, a to pewnie w sklepie będzie, nie? I co za znaczek jest ten tutaj? Nie, tu się da kupić, o, za golda. Za te goldbajty. Goldbajty, za goldowe te, za tę walutę złotą. Czy ja tego jeszcze tak, nie wiem, może tak mocno nie potrzebuję tych. Tu chłopaki ciągną te dziwne ryby. Ale w jakiej gierce? W tej gierce byś chciał wbijać ten dużo level i co zrobić? Na Emeraldzie łowić. Tak jak ja dzisiaj na początku transmisji. Ja tak gram, jak mi widzowie zawsze mówią. I to się sprawdza. Nie mam więcej zaproszeń. Ale ten. No możesz mi wysłać zaproszenie.
Ale to wszystko co ostatnio było ułowione, to jest na YouTubie, na MJ Play Fishing. Ja jestem na Herinie? Na Herin, tak? To się mówi? Tak się mówi? Na Herin? Na MJ Play Fishing na YouTubie. Teraz równolegle jest transmisja. To można sobie, możesz popatrzeć co ten. No, na PC-cie gram. Możesz sobie popatrzeć co tam grałem, jak miałem zestawy ustawione. Ostatnio na koniec transmisji miałem kupioną siatkę 40 kg i dzisiaj ją zrobiłem w 40 minut na te zestawy, które mam. Po tych 40 minutach, po tych 40 minutach mniej więcej wziąłem sobie, kupiłem spinnik nowy. Co to za ryba? Sumik? Nie, basik. Właśnie taki opór ta ryba dała, a to się okazało, że to jest gówienko. Ja jestem na Herinie. Ale w tym miejscu mi zupełnie nie oddaje tych ryb. Coraz was więcej tu jest. Ej, ale tu się. No. Ja nie spojrzałem też godziny, nie? No tak. Alibu to bierzesz? Ja mam do zmontowania tego halibuta 170. Kazio o nim przed chwilą mówił. Patrz, ktoś tu ciągnie tego. Na żywca? No co on wyciągnął? Na co Hubix miał? Na co Hubix go złowiłeś? Znowu zamiast przyjąć zaproszenie, nie, to wziąłem, wyrzuciłem zestaw. I mnie to denerwuje, że nie mógł, jak zestaw wyrzucę, to kliknąć tego. Na Stichnera? Co to jest za przynęta? To jakiś żywiec? Ja takiego szybca to nie mam, nie? Jeszcze może lepiej na ten sprzęt nie łożyć. Matizaus Cichne. A ile to kosztuje i skąd to wziąłeś? No mam małe kawałki ryb i na te małe kawałki ryb złowiłem takiego jednego właśnie. Niebieskiego. A na rosówki nie bierze mi nic. To było gdzieś mniej więcej. Co jest grane? Żywce mi się skończyły. Ja pierdzielę. Teraz. Że tu przynęty nie kupię, nie? Za żadnej. Mogę kupić. Trochę drożej. Ty mi mówisz, że nie mam kasy. Suma 8 kg? Nie. Yeah. Ja niedawno miałem sumę tego 14, tylko nie mogłem go wsadzić do siatki. Bo za duży. Na spinning. Dobra, tu też założę te małe żywce.
A właśnie, miałem zatwierdzić. Dobra, to zatwierdziłem. Dzisiaj to przebiłem. Tamta transmisja ponad prawie 2 godziny, i ta też prawie 2 godziny. Za chwilę będę kończył. Szkoda, że ryby nie wchodzą tak jak chciałem, ale. Chociaż. W sumie. Nie jest tak źle. Co chciałem, to połowiłem. Jakby nie patrzał. Jakieś ryby tam pozaliczałem, nawet mam 23 kg w siatce. I jeszcze jakby wziął pod uwagę, że musiałem wypuścić suma, którego nie mogłem zmieścić do siatki, to już bym siatkę kolejną miał zapełnioną, nie? Kolejną godzinę. No to nieźle. Ty miałeś na wublera suma. Dobre. I ten ciągnie tą niebieską. Ciekawe na co. No mi nie chcę dać. Będę płakał. Ale zapewne, że się w sumie nie duszę od dłuższego czasu, nie? Nie kaszlę jakoś. Co się dzieje? Może to dobrze. Już mam naprawdę dosyć, nie? 2 tygodnie zmarnowałem życia. Siedzę i kaszlę tylko. Tak denerwujące to jest. No, tak jest, nie? Że ta gra się dziecinna wydaje. Ale wiesz co, Mir, można się trochę ten oderwać, pobawić, powykupiać. Neherin. Może trochę się powykupiać, bo wróżka to nieraz można nerwa dostać, naprawdę, nie? Czyli to generalnie to ja to lubię, że tam trzeba się pobawić, tu pochodzić, tam pochodzić, ale kurczę, nieraz to jest naprawdę tak irytujące. Zwłaszcza jak pójdę gdzieś na jakieś miejsce, że niby tam coś bierze, a się nagle pogoda zmieni. Już rybom pogoda nie pasuje, już się pogra. O, coś wzięło. Chyba niebieska. Jest w końcu niebieska znowu. No. Fajnie, fajnie. Ale z wielkością żywca to chłopaki przeginacie, nie? Ale to mi się naprawdę to podoba, nie? Te niebieskie spoko dają expa. Znaczy expa może nie, kasa nawet leci całkiem spoko. W sumie to tyle, nie wiem, czy porównanie. Bo na pewno bym w tym czasie pewnie zaliczył dużo więcej sandaczy. Mniejszych pewnie, ale kasa byłaby większa na pewno. O, o. Przeciążyłem żyłkę. Co się stało? Co? Ryba uciekła z powodu. Co się odpieprzyło teraz? Ale nie, miałem hamulec trochę za duży i zmniejszyłem, bo już się na czerwone pokazało, nie? Chociaż wydawało się, że mogę taki mieć. I zmniejszyłem. Te basy fruwają. I się nagle zrobił luz. Jakiś nie wiadomo z czego. I żyłkę miałem gdzieś tam w kosmosie. No, będę musiał sobie na powtórce zobaczyć. Na YouTubie zobaczyć. Co to się stanęło. No kurna, ryba mi niebieska spieprzyła. No.
Ja musiałbym najpierw mieć wędkę sumową. No nie no. Będę płakał teraz. Miałem fajną rybę na haku. I one gdzieś biorą tam, w tym miejscu. Bo to już jest któryś raz, jak mi to bierze gdzieś, tak, jak tak rzuciłem. No nie no. Słuchajcie, to jak się łowi z opadu, to jest jakiś tak, nie wiem, odpowiednik jigstepa? Czy szarpany to jest bardziej odpowiednik jigstepa? Z opadu to jest jigstepin? Ale ciężko mi się to robi, żeby mieć na trzy kropki. Bo Jezus Maria. Dzięki za różę, Szymon. To patrzę, co mi tu wyskoczyło. Szymon mi tu wysłał 31 róż na TikToku, nie? To nie ty? Ale... Właśnie tu ustawiło teraz na tym transmisji. Z kijów rozstawionych pełne. Jeden na drugim stoi. Co ja jeszcze pomyliłem teraz. Dzięki, dzięki. Dobry. Raz, dwa, trzy, cztery. Więcej matka was nie miała? Jak to wygląda tutaj? Właśnie. Dlatego chciałem sobie pograć jakąś tego typu grę, że można się pobawić nie? Razem z widzami, bo to zabawne przynajmniej jest. Ten tu głową macha, że nie. To jest zabawne przynajmniej. Ja nie zrobiłem dawno tego, co powinienem zrobić, czyli sobie spojrzeć, która jest godzina, w której najlepiej biorą i ewentualnie przesunąć czas. Może by tak zrobić. Gdyż powoli bym kończył. Trochę sobie chciałem nadrobić to, co nie mogłem przez ostatni tydzień. Weekend Steama miałem ostatnio? Nie wiem, w piątek? W piątek odpaliłem co prawda Steama na chwilę, ale ten... No to słyszeliście, jak ja w ogóle kaszlałem za chwilę. Dzisiaj jest lepiej, nie? Dzisiaj jest lepiej. A to głos dzisiaj ma lepszy, nie? Dzisiaj lepiej mówię jakoś trochę. Coś mi się wydaje, że ja sam siebie lepiej nawet słyszę trochę. O właśnie, patrzcie. Jakieś pamiętam, jak łowiłem sandacze, nie? Jeżeli miałem w ten sposób, o taki znaczek tego, takiego, nie wiem, zahaczę, że na dnie siedzi jakaś roślinność. I jak przeciągałem i miałem roślinność na dnie, to w zasadzie nie ciągnąłem ryb. Tak kojarzę. Dobra, gdzie ja się mógłbym przesunąć? Kurczę, ja się przesunę na kolejny dzień, to już sprzedam ryby. Kliknę następny ranek. Jak kliknę gdzieś tutaj, to już mam kolejny dzień. Jak się przewinę i sprzedam ryby pewnie. Dobra, to może sam raz kończyć. Jak tak będzie, nie? Dobra. To miałem 23-4 kg w siatce i zarobiłem na tych rybach tutaj eventowych w zasadzie, jakiś tam, plus jakieś tam inne dziwne rybki, 4... 200? To też nieźle. To się postaram jutro też od jakiejś normalnej godzinie odpalić.
live'a z tego, bo gdzieś tak około godziny 18 kupiłem tą licencję, tak? A licencję tutaj, jak się kupuje na łowisku, to się kupuje na 24 godziny realne, tak? Jak kupiłem na jeden dzień. Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię, nie? Jak kupię licencję na łowisko. Realne, tak? No, tak jakbym jutro. Jutro poniedziałek jest, nie? Dzisiaj jest niedziela. Może by mi się udało gdzieś w okolicach 16, 17, czy 17, 18. Może, dobra, zobaczymy. Jak będę mógł live odpalić przed tą godziną, to fajnie by było połowić trochę sobie też dalej na tym łowisku. Dobra, to dzięki wszystkim za dzisiaj. Jak kończę, fajna zabawa była. Fajnie, że połowiliście ze mną. I na razie wszystkim. Nie, miałem zarobione 8000 przez pierwsze 40. Czekaj, ja ci powiem. Shift tab. Gram 134 minuty sesja teraz, czyli 2 godziny. 2 godziny mam. Tylko, że to głupio się bawiliśmy na tym łowisku, nie? Ale przez pierwsze 40 minut miałem na Emeraldzie te 40 kg siatkę i miałem 8000 za to. Także no, spoko było, nie? Plus jeszcze tam. Jak ktoś wbije sobie, zobaczy, jaki zestaw składałem po tym, to też może mi się komuś przydać, jaki zestaw złożyłem. Także dobra. Na razie wszystkim dzisiaj. Dzięki. Nie obiecuję, bo wiecie, jak się czuję, jakie zdrowie mam, ale może bym się później odpalił. Może jeszcze dzisiaj bym Russian Fishinga sobie pokombinował. Może spróbuję jakiś spot nagrać po 22. Zobaczymy, czy będą warunki, czy będę w ogóle w stanie. Dobra, na razie wszystkim.